Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo i jest to pierwszy odcinek z gry Darkest Dungeon. No i tak, śmigamy moi mili. Gra miała swoją premierę 12 grudnia, 12 lutego tego roku, w pełną wersję, nie alfę. I zaczynamy przygody w najmroczniejszych lochach. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. No i dobrze. Jak w każdej przestrzeni znajdziemy swoje osadzenie. Odkupienie. No dobrze, możesz zmienić kolor oraz imię bohatera, korzystając z menu postaci. Dobrze. I tak. Mamy pierwszą część. Rozpoznanie w mapach, tak? To już tam trochę orientuję się, jak to wygląda. I tak, mamy ekwipunek ogólnie, o którym opowiem wam więcej i przechodzimy sobie do sali. No i mamy pierwszego naszego oponenta. Wiecie co? Zrobimy taką rzecz, że wyłączymy tutaj napisy. Dlaczego? Bo nie będą zasłaniane od tej całego menu. I teraz tak, mamy proste cięcia i nałożyliśmy na niego blida. I zobaczcie, teraz tak jak na przykład mam pierwszy atak, tu mamy szanse na trafienie krytyczne, szanse na trafienie, ogólne obrażenia. No i mam tu wszystko rozpisane. Oczywiście chcemy go zabić na dzień dobry. Zamieńmy ich miejscem. I Dismas jest oprychem i Reynald jest krzyżowcem. I są to nasi dwaj pierwsi bohaterowie, których mamy. Okej, okay. Zostawili kasę trochę. Dużo takich fajnych rzeczy na razie zdobywamy. I duży oprych. Dobra, patrzę w rozpruwacz. W sumie przeciwko tym oponentom to nie mamy co tutaj tak naprawdę się zastawiać. Ponieważ, a w sumie zadzwonimy się, bo wtedy oprych nasz będzie mógł... Au. No dosyć mocny ten krytyczny wszedł. Co to jest? A jest chyba cofnięcie się do tyłu. A nie, możemy zaatakować tak i wtedy też nałożyć debuffa na tego gościa z tyłu. Dobrze. Jestem ciekaw, czy uda nam się, patrząc na to, co się tu dzieje, przetrwać w ogóle pierwszą... jest pierwszy dzień. W ogóle drogę do obozu. Co byłoby odrobinę przykre, jeżeli by się nie udało. Zabijmy wpierw tego dużego gościa, ponieważ tak naprawdę on nam robi najwięcej. Ogień dywanowy znowu. Niestety nam 6 do 12 obrażeń i weszło 12. Tak, truchła zostają i niestety są z nimi potem problemy. Im dłużej niestety będą leżeć, tym... Nie, rozwalmy tego trupa. Nałożyliśmy drugiego blida na postać. W sumie może wzmocnijmy siebie w tym momencie. To ciało się zniszczyło i teraz zostanie nam tylko ten pan. Pośpieszny strzał użył. I dobranoc. No i dostaliśmy portrety, łopata, akt własności i jadeit. Wypełniliśmy cel misji, ale kontynuujemy przygodę, ponieważ chcę otworzyć tą skrzynię. I była to pułapka. I mamy zarazę, no i teraz możemy się cofnąć. Tak naprawdę nic złego się nie stanie. Oczywiście podsumowanie, nagrody 5000, 900 zł z rzeczy, 2 akty własności
O, pierwsza ranga. Nerwowość. 10 do obrażeń od stresu, niedobrze. I 10% większe obrażenie, jeżeli jest w zwarciu. Ojej, no. 2 debuffy i 1 buff. Lipa. Okrutna lipa. Niestety, naprawdę tragedia. Dobrze, to jest lista zadań, które są do wykonania w tej grze. Także no... Powiem wam tak. Sądzę, że miesiąc nie starczy na tą grę, więc na pewno będzie to po prostu miesiąc grania, ale sądzę, że chyba nie dokończymy tego ani razu do końca, bo po prostu nie będzie jak. Nie będzie jak, niestety. Cmentarz, tutaj mamy na cmentarzu, nie mamy nikogo. I lecimy na pierwszą przygodę naszą. Bierzemy po kolei panów, tak? Co my dostaniemy za artefakt? 20 do szans na okuszenie, ale zmniejszony dodge. Tak nie najlepiej. Bierzemy oczywiście pochodnie. Nauczony doświadczeniem przy oglądaniu let's play. Z tego to 1,5 staka żywności, 2 razy pochodnie. I tak jak niektórzy nie robią, przyda się na pewno ze 2 klucze i ze kilka łopat. I lecimy. Pierwsza wyprawa w głąb ruin twojego dziedzictwa. Daj się ponieść ciekawości, ale zachowaj ostrożność. Okej, kliknij lewy przycisk myszy, żeby kontynuować. No i teraz tak. Zacznie, mamy badacza zarazy, który jest bardzo mocny, ponieważ ma granat zarazy, to są murowane obrażenia. No i mamy healera. Ale o tych postaciach, o reszcie postaci mam więcej opowiem już w praktyce, jak będziemy tutaj mieli walkę jakąś. Coś będzie się działo. I mam oczywiście cel misji, zbadać 90% sal, których tutaj trochę jednak jest. Tutaj coś było, tak przyszedłem, obok tego i nie zauważyłem. A, pochodnia. No tak, pochodnie. Pochodnie bierzemy. W sumie tak sobie przeszedłem obok tego, nie patrząc zbytnio. Okej, idziemy do następnej sali. I mamy tu 2 szkielety. I są zaskoczone. No. Zapalmy sobie dodatkową pochodnię. I teraz tak, możemy upuścić im krew. Jak widzicie, każda umiejętność ma kulki. 1, 2, 3. I to oznacza tak, jeżeli są połączone, to atak idzie na 3 cele. Na tych spotach, na których są ustawione. Jeżeli są pojedyncze, są to tylko dodatki takie, że na przykład atakujemy jeden cel. Albo. No i tutaj mamy tak. Przy tym ataku mamy 80% szansy na trafienie, a przy broni, na przykład do walki wręcz tudzież w tym strzale, mamy większą szansę, bo 85%, nie 80. No i też, wiadomo, obrażenia są większe. Dlatego będziemy cieli na razie oprychem, który tutaj da radę na pewno coś zakrwawić. Zatamuj ten, albo obrażenia zwiększmy. A to zwiększmy obrażenia na przykład naszemu. Tutaj Knightowi. Mamy boskie pocieszenie. Jest, to jest genialny skill, bo leczymy wszystkich w drużynie. I po 2. Od 1 do 2 punktów obrażeń. Albo leczenie takie podstawowe, albo większe. Tutaj atak z obrażenia z leczeniem dosortował nam świetne umiejętności. Ponieważ nie każda postać przy spawnie może mieć tak dobrze ustawione perk deki. Teraz tak, otwarta skrzynia, zaglądamy do niej. No i dostaliśmy trochę pieniędzy i łopatę. Oczywiście tak, jeżeli mamy kupione jakieś rzeczy, nie ma tak, że one się na przykład nam nie zwrócą. Wszystko, co tu dostaniemy, może nam się zwrócić w późniejszym czasie. No, rumowisko, możemy usunąć normalnie przeszkodę. Ale będzie to wysiłek, czyli prawdopodobnie obrażenia i stres. Zignorować, no albo używać łopaty. Oczywiście użycie łopaty zabiera nam łopatę z inwentory. Ale nic złego się nie dzieje przy tym. Teraz tak, mamy tutaj dosyć potężnych oponentów. I na pewno przydałoby się tego pana zdjąć, ponieważ on... O, właśnie. A nie, nadrealne pchnięcie. Dobrze, nadrealnego pchnięcia się nie musimy bać. Ale on ma jednego skilla, który jest bardziej nam tutaj solą w oku. Mianowicie... O Boże, zdążę go użyć jeszcze. A mianowicie jest to umiejętność, która nakłada nam stres. Jeżeli dojdziemy do punktu 100, no to możemy się liczyć z tym, że prawdopodobnie postać taka zgłupieje. Jeżeli zgłupieje, będziemy mieli później problem. O właśnie, niepokojąca inwokacja. Małe obrażenia, ale nakłada dużo stresu nam. I jest to bardzo niebezpieczne dla nas. W tym momencie
sytuacja ze względu na to, że zaraza. Dobrze, czyli nim już nie musimy przemawiać, bo on już umrze od trucizny. I właśnie jest to bardzo niebezpieczna dla nas sytuacja, ze względu na to, że im więcej mamy stresu, tym łatwiej jest daną postać zabić. Teraz się oczywiście podleczymy trochę naszym mnichem. I traf. Dobrze, traf. No i teraz już nie ma tutaj najmniejszych szans na to, żeby jego atakować, ponieważ on zginie od trucizny. O, właśnie. Ja myślałem jeszcze tak, żeby sobie zrobić małą rzecz. Taką jak... Pokażcie mi mapę. Kolejny zwiat. Tu mamy skrzynię ze skarbem. To idziemy tutaj. Idziemy po skrzynię ze skarbem, ponieważ im więcej takich rzeczy, tym lepiej. Oj, niedobrze. Plecak zawiera coś wartościowego. Po piersie. Nie, no nie zachowuj dla siebie. On jest kleptomanem bodajże. No, kleptomania. Skąd iść do kradzieży? Boże. Widzicie, byśmy mieli tam całkiem fajny loot, ale że on jest kleptomanem, to stwierdził, a nieba, ja sobie to wezmę. I tak, znowu mamy zaskoczonych. Znowu mamy tego pana na tyłach. I on ma lichą odporność na tą zarazę i przydałby się go zabić jak tylko się da. Czy jeszcze raz próbujemy i niech dostanie zarazę. Zaraza. I musimy mu w tym momencie zadać tylko 2 punkty obrażeń, żeby on umarł. Pięknie, krytycznym. No i w tym momencie pozbyliśmy się już najbardziej tak naprawdę największego zagrożenia w naszej drużynie. Bo HP, czyli to bezpośrednie życie, które tutaj mamy, ono nie wpływa nam jakby na walkę bezpośrednio tutaj w potyczce. Bo jeżeli postać zejdzie do 1 punktu życia, to tak czy siak, znaczy do 0 punktu życia, to tak czy siak postać dostaje potem... A, podleczmy się o 1. To postać tak czy siak staje u wrót śmierci. Czyli jeszcze nie umiera. Jest jeszcze krok od śmierci. I najważniejsze wtedy jest to, że możemy ją healować. W sumie, dopóki nie dostaniemy jakichś dużych tutaj kolosalnych obrażeń, to możemy... Krytyczne leczenie, ładnie, za 6 aż. To możemy się tak bawić i bawić w nieskończoność. No i jeżeli dostaniemy już potem krytyczne, no to trochę gorzej. Pamiątkowa skrzynia, ale jest zamknięta, dlatego żebyśmy nie aktywowali żadnego alarmu, użyjemy sobie klucza. Klucze są właśnie do takich rzeczy potrzebne. Teraz kolejny zwiat. Sala z obiektem. Tu jest pułapka za to. Dobrze, to musimy sprawdzić. O, tu jest pułapka. Jak widzicie? Teraz mamy... O, tak, rozbranie pułapki. 90%, 60%, 60% i 50%. Czyli automatycznie będziemy oprycha używali do tego Dismasa, żebyśmy... Pochodnia. Żebyśmy mogli otwierać pułapki bezpiecznie. Więc tak, tu nie mamy nic, więc idziemy dalej. Chcę zobaczyć, co jest w tym... Co to za obiekt tutaj jest. Uuu, trochę dostaliśmy. Zapalmy sobie kolejną pochodnię. Nie dajmy się zaskoczyć. Bo widzicie, pochodnia... To za chwilkę wam dokładnie wyjaśnię, jak to wygląda. Tymczasem musimy rozprawić się w pierwszej kolejności. No właśnie. Z kucznikiem. Ponieważ kucznik jest zagrożeniem dla naszych jednostek... Był ogłuszony, bardzo dobrze. Dla naszych jednostek stojących z tyłu. No nie mają 10 HP, to może... Postarajmy się ich poeliminować po kolei. A zdejmijmy go. Jeden z głowy, zostało 2. Jeden atak mniej mają już. No, tutaj trochę zaczyna być niebezpiecznie. Ou, pudło. Nie było to najlepsze dla nas, niestety. Odporność na truciznę. Ale zaszło mu ogłuszenie. Uniknij. Aj. Ciągnie nas, ciągnie. Może tak. Na razie wyleczmy jeszcze tutaj Dismasa. To jest ogólnie jedna z tych gier, w których nie wolno się przyzwyczajać do postaci. Ze względu na to, że one bardzo szybko umierają. Krytyczne za 11. Idealnie. Rykło w czas. I w tym momencie pozbyliśmy się kusznika. Też nie możemy nic zrobić. Więc sobie podleczymy naszego Łotra za 1. I dobij go w mele. Pięknie. Bierzemy oczywiście wszystkie dodatki i niech ta postać nasza, badasz zarazy, użyje wody święconej i ciekaw jestem, co zostanie.
HP i redukcja stresu 20. Bardzo dobrze, o to mi najbardziej chodziło. Znam kilka rzeczy takich, kilka trików, które tu powinny być. Ale nie wiem, na ile one będą nam pomagać. Woda święcona, bardzo dobrze. I teraz bym się chciał cofnąć. Czy mogę się cofnąć od razu do tych drzwi? Mogę. No to bardzo dobrze. No to teraz przejdziemy sobie do tej sali. I penetrujemy te dwa pomieszczenia. Myślę, że w nich nie powinniśmy już za dużo takich niebezpiecznych dla nas rzeczy znaleźć. Ale jakieś tam... Może jakiś skarb. Skarb jakiś byłby fajny. Plecak zawiera coś wartościowego. Tarcze i złoto. Znaczy emblematy. To są herby i popiersie. Są takie wszystkie rzeczy, których jak najwięcej trzeba ten odzyskać. Właśnie, głód. Głód musimy zawsze niwelować. Ponieważ jeżeli nie zniwelujemy głodu, no po prostu będzie rosł nam stres. Nie, kontynuujemy naszą przygodę. I zostaje nam ostatnie pomieszczenie, do którego się udamy. Teraz przydałoby się jeszcze znaleźć drugą, najlepiej drugie pomieszczenie takie, ze studzienką, żebyśmy mogli uleczyć naszego rycerza. O! Skrzynia ze skarbem! I niestety jest kościany dworzanin. Jest bardzo niebezpieczna postać, ponieważ ona tak samo nakłada bardzo mocnego... Bardzo... Dostań... I trucizna, błagam! Jest! Dobrze, ta postać już nie żyje. Ponieważ ona też nakłada... bardzo mocną utratę stresu jak inne postacie, dlatego najlepiej jest ją wyeliminować jako jedną z pierwszych. W sumie nie, no pierwszą, bo gdyby nie to, to byśmy mieli naprawdę duże problemy tutaj. No... Dobrze, to są tylko zwykłe obrażenia. Ops, niedobrze. Dobrze, tylko 4. To jeszcze przeżyjemy, ale... drugiego. A możemy w sumie zestakować mu to. Jeżeli wejdzie zaraza, to dostanie za 8 w tym momencie. I tym byśmy się już nie musieli przejmować oponentem, dlatego zajmiemy się teraz tym dużym gościem. Miał odporność na blida, on dostał staka za 8. To jest naprawdę 8 obrażeń w poisonie, to już jest naprawdę dużo. Miejmy nadzieję tylko, że przeżyje. Cios tarczą, ogłuszenie pewnie. Dokładnie. I tak. Bum! No, zostały mu 2 HP, to już jest... prawie nic. Nie musimy się już przejmować tym typem tak naprawdę. Bo właśnie, nasz knight go tutaj dokończy. I dostaliśmy herb rycerza. Wyłącznie krzyżowiec i plus 10% do HP. Jest pamiątkowa skrzynia i dobrze, że wzięliśmy ten dodatkowy klucz. Bo dzięki niemu teraz daliśmy radę otworzyć tą skrzynię i wyciągnąć całego dropa. I misja ukończona. Cofamy się do naszej osady. Dostaliśmy artefakt, 4 herby, 3000 za nagrodę z misji oraz jestem ciekaw, ile nam wyszło ze skarbów. Za chwilę nam tutaj podsumowanie wyskoczy. No, 2700, nawet dobrze. I dużo herbów na pewno, bo będzie ich 12 herbów. 2 dokumenty. Nie, więcej nawet. 24 herby, 6 popiersi i 2... dokumenty. Także jest dobrze. I błagam, jakiś strach przed ruinami. 20% więcej obrażeń w ruinach. I 10% obrażeń, jeżeli poniżej pochodnie spędzi 26. To raczej nie będzie. Tężyzna. Wow! 15% biegłości leczniczych podczas obozowania. Bardzo dobry perk, bardzo dobry. Przyda się na średnich i długich dystansach, na długich misjach. Okej, oberża została odblokowana i opactwo. Opactwo, zajrzeliśmy do opactwa w takim razie. To 3 stresu mnie martwi trochę. W sumie moglibyśmy coś tu ulepszyć, ale... nie, na razie ich tu nie damy. I mamy też oberże. Mamy zamtrus, przyjemności dla ciała, szulernie, czyli hazard, no i szynk, no czyli można topić smutki. Nie zrobiłem jednej rzeczy na początku w karecie, którą powinienem ulepszyć ją o jedno, żebyśmy mogli rekrutować większą ilość ludzi. Teraz tak, czy mamy kogoś, kto mógłby... A, zresztą to już zrobił następny odcinek, a w tym momencie dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!